Dzień dobry, witajcie, witam w kolejnym odcinku. Trochę trzeba nadrobić czasu. Mam tutaj taki sprzęt do potestowania. Sporo osób pytało mnie o różnice w tych diagnoskopach, różnych sprzętach do diagnostyki. Dzisiaj sobie spróbujemy potestować RSA 820 Pro firmy AutoXCAN. Słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. To, co już tam komuś w komentarzach pisałem, bo miałem Videnta i Auto 700, bodajże chyba 10, z tego co pamiętam. No jest to nic innego właśnie, a to ten sprzęt. On w tej chwili jest zmieniona jego jak gdyby w ogóle szata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on jeszcze nie widniał jako RS 820 Pro, a ja już go testowałem, więc z tymi komentarzami to tam delikatnie. Śledźcie moje filmy i nie zarzucajcie mi czegoś, że ja czegoś nie miałem albo nie testowałem, bo nie chcę nikogo obrazić, ale mógłbym powiedzieć odwrotnie. Życzę każdemu tak naprawdę, żeby miał możliwość przetestowania osobiście tych wszystkich sprzętów, które ja tutaj mam. Miałem ten sprzęt, więc wiem, jak to mniej więcej wszystko. Oprogramowanie jest tutaj na tej karcie. Żeby zaktualizować, musimy ściągnąć sobie aplikację. Nie ma problemu z aplikacją. Przez tą aplikację wprowadzamy tam numer seryjny naszego urządzenia i sobie robimy aktualizację. Jeżeli chodzi o aktualizację tego sprzętu, z tego co już wiem, AutoXCAN, no powiedzmy, daje te aktualki. Tutaj sobie podepniemy w to gniazdo. Tu jest oczywiście możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania, bo to jest urządzenie, które pracuje na zasilaniu z przewodu. On nie ma w sobie żadnej baterii. Po prostu w momencie, kiedy podepniemy sobie tą wtyczkę do gniazda, automatycznie nam się wyświetli menu i możemy działać sobie na sprzęcie. Jest to pewien plus, ale też pewien minus. Jak w każdym sprzęcie, nie ma samych plusów. Albo są plusy dodatnie, albo ujemne. Jak to się niektórzy mówią. Plusem tego urządzenia jest to, że możemy z niego korzystać praktycznie nie bacząc na to, czy mamy naładowaną baterię, czy nie. Tutaj mamy taką przejściówkę, gdzie wkładamy kartę, wkładamy USB do komputera. Tutaj mamy nasze kody. Zapieczętowane, jeszcze nie ruszane. Tutaj mamy oprogramowanie na płycie. Więc tak naprawdę sprzęt jest gotowy do pracy, do aktualizacji. Z aktualizacjami wiem, że nie było żadnego problemu. No ale dobra, no co tu mamy jeszcze? Firma oferuje tutaj jeszcze parę długopisów. Oczywiście no dotykowe ekrany z gumkami, też fajna sprawa. No i standardowo jakiś bloczek do zapisywania. No dobra, tyle co sobie na razie pogadałem o tym RS-ie 820. Idziemy go podpiąć do samochodu. Mam tutaj auto z konkretną jakąś tam musterką. Przede wszystkim sprawdzimy sobie tą musterkę. A później może, nawiązując jeszcze do tego komputerka, do tego diagnoskopu, spróbujemy może jeszcze połączyć materiał łącznie z tą usterką, bo prawdopodobnie przeczuwam, jaka tu może być usterka, więc jedziemy do bryczki, podłączamy się pod gniazdo. No więc sobie przetestujemy sprzęt na aucie. Ponieważ ja ten sprzęt miałem, więc będę się obsługiwał nim dosyć szybko. Widać, że to jest urządzenie nowe. Jeszcze ma nawet folikę na szybie. No, wybierzemy sobie wybór ręczny, Ford. To jest Ford wersja 362 2.2. OK. 2012 rok. Taki jest model tego auta. Tam widzieliście, też był model 363 nowszy.
Wybierzemy sobie teraz jednostkę sterującą. PCM, czyli moduł sterujący silnikiem. OK. I jedziemy z tematem. Od razu tak, słuchajcie, powiem wam, nie wiem, czy będzie mój głos tam, czy coś wam powiem, czy będzie moja muzyka, to zobaczymy. Ja nie rekomenduję sprzętu, więc czasami takie pytania dziwne zadajecie. Ja po prostu wam pokazuję obwód elektromagnetyczny sterowania otwarty. Tu jest szybka magistrala. Diagnostyczny kod usterki, który spowodował P0045. Tutaj mamy pewne dane, czyli tak zwana zamrożona ramka. Obciążenie 31%, temperatura płynu 70 stopni, ciśnienie w kolektorze mamy 98. Obroty silnika 370 obrotów, czyli auto było w trakcie rozruchu. Temperatura powietrza 19, przepływ powietrza 4,14 g na sekundę. Pozycja przepustnicy, ciśnienie w szynie 20 kilopaskala. No tutaj było 30 chyba 8, z tego co ja widzę, 38 barów. Z daleka tak niedokładnie widzę, ale tutaj mamy tą zamrożoną ramkę. EGR00, ciśnienie barometryczne 99, katalizator, temperatura 63. Tu już mogę wywnioskować, tu jest 108 stopni, tu 63, bo pierwszy czujnik, drugi, widać, że samochód był ciepły, ale był po postoju w momencie rozruchu. Już z tych danych zamrożonych już to mogę wywnioskować, bo jak widzieliście, temperatura płynu, ale też widać temperatury, powiedzmy, tutaj katalizatora, on jeszcze nie ostygł, a był w momencie rozruchu, prawda? Czyli auto było w ruchu, powstało sobie, już z tych danych z ramki można sobie to wywnioskować, tak? Dobrze, wyjdziemy sobie z tego, mniej więcej szybką magistralę, to zapisane tutaj FDD, zapisane dane mamy. Teraz sobie wejdziemy w dane na żywo. Czyli zobaczcie, ile z zamrożonej ramki można już się dowiedzieć, w jakiej pozycji był samochód. Czy samochód był po nocy nieodpalany, czy samochód był w trakcie użytkowania, powiedzmy na postoju, czy nie na postoju, prawda? To wszystko widać. Po obrotach silnika nawet widać 300 obrotów, to znaczy, że auto było w rozruchu i to już chociażby to świadczy o tym, że auto było na postoju, zgaszone, później było odpalane i ten błąd wyskoczył. Teraz tak, zaznaczamy wszystkie dane, pokaż dane. Ktoś, kto już mniej więcej zna się na tych różnych sprawach diagnostycznych, to sobie poradzi z każdym sprzętem, więc czasami właśnie piszecie w komentarzach różne tam, a bo to, ten nie ma tego, ten nie ma tamtego. Tak na dobrą sprawę, dla mnie potrzebne są, powiedzmy, określone jakieś tam parametry w aucie i ewentualnie błąd, żeby później to ewentualnie zweryfikować, czy potwierdzić ten błąd, prawda? No i powiedzmy, dla mnie to już wystarczy. No niektórym to powiedzmy nawet, żeby po polsku napisał jasno błąd, to będzie krążył wkoło tego błędu, bo trzeba jeszcze zrozumieć zapis tego błędu. Bo to nie jest samo to, że będzie pojawiał się błąd z kodem P0045, będzie jego opis, ale trzeba dokładnie się wczytać w ten błąd, o co chodzi w tym błędzie. Trzeba po prostu zrozumieć ten zapis. Bo czasami na pałę się szuka tych różnych rzeczy, no i później wychodzi faktycznie, że no faktycznie to był ten błąd. Ale dopiero po już, że tak powiem, usunięciu usterki, człowiek się analizuje, czyli jak gdyby to doświadczenie takie z warsztatu, widzicie, że tu mamy pozycję pedałów, on w tej chwili jest. Teraz sobie uruchomimy może auto, bo dlaczego by nie?
No i tu oczywiście mamy czek, na desce się świeci, auto mamy odpalone. Teraz mamy nastawnik 79,6%. Widać, że on tutaj się nam ruszył. Żądana pozycja boost pressure, tak, czyli do ładowania. Zaznaczymy sobie go fajką, środkowym przyciskiem OK i jedziemy dalej. Pozycja siłownika ciśnienia do ładowania zmierzona, OK. I teraz F3 pokaż dane. W tej chwili mamy dwa parametry z turbosprężarki, z nastawnika. I możemy sobie to... Te dwa... Możemy sobie sprawdzić. Nie wiem, czy tam dobrze będzie widać. No. No dobra, nastawnik widać pracuje prawidłowo. Jak widzicie, w tej chwili on się ustawił w pozycję 25% zmierzony. No i teraz bym chciał zobaczyć w tych danych, poszukamy sobie ciśnienia. Tutaj mamy korektę wtrysków. Korekty ma OK. Do wtrysków nie ma co się czepiać. Jeżeli zapamiętał ostatnie korekty, to ma 1.03, 1.09. Przy okazji Wam pokażę właśnie, że tutaj są też korekty. Palimy sobie auto i zobaczymy sobie teraz na korekty wtrysków. Skoro już testujemy sprzęt przy okazji, to zobaczymy. 1.01, 0.99. No i tak te korekty mniej więcej się mają, 1, 1, 0,8, 1. Tu mamy wymagane ciśnienie w kolektorze. I tutaj przy tym wymaganym ciśnieniu w kolektorze, jak również zmierzonym, możemy zobaczyć, czy nastawnik turbosprężarki pracuje prawidłowo, czy pompuje, czy zwiększa nam ciśnienie w układzie dolotowym. No jak wiadomo, że jak mu depniemy w pedał, no to powinien tam nam walnąć na jakieś 1,5 bara, czy nawet więcej. Jeżeli tam będzie cały czas wartość 1,2, 1,3 bara i się nic nie będzie zmieniało, no to albo turbo się skończyło, albo nastawnik nie pracuje, bo nie zwiększa nam się ciśnienie. Ciśnienie w szynie paliwowej tutaj mamy żądane i jakie mamy zmierzone. Tutaj mamy te dwie opcje, możemy sobie sprawdzić, czy nam się mniej więcej pokrywają to, co on żąda i to, co ma. Także jak widzicie, nawet z takiego małego komputerka można dużo rzeczy się dowiedzieć, tylko po prostu trzeba mieć o tym pojęcie. Ale mnie interesuje ciśnienie w kolektorze. No i tutaj podświetlone na niebiesko mamy te ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym i tutaj mamy już ciśnienie po turbosprężarce, czyli to, co faktycznie turbo nam pompuje do kolektora, tak jak powiedziałem, jak mu się da w pedał, ciśnienie tu powinno wzrosnąć i zobaczymy. No jak widzieliście, ciśnienie wzrosło nawet do 2 barów, w tej chwili jest 1,02 bara. Ja to przeliczam z kilopaskali na bary, więc zobaczcie, 1,02, teraz nacisnę mu w pedał, do 1,8, do 1,9, czyli widać, że nastawnik pracuje, przestawia nam geometrię w turbosprężarce, no i ciśnienie nam rośnie, tak, do 2 barów nawet zdołaliśmy go wpompować.
Oczywiście jest to wszystko na biegu jałowym, bez obciążenia autem, tak, czyli nie w czasie trakcji. Natomiast no, chodzi mi też o to, żeby pokazać ten diagnoskop, jak tu szybko sobie poweryfikować pewne rzeczy. Gdyby to ciśnienie było, powiedzmy, tam do jakieś 1,2, 1,3 bara, no to znaczy, że mamy problem z nastawnikiem albo z turbosprężarką. Wtedy to, co już tam pokazywałem chyba na poprzednich filmach, należy pierwsze, co zrobić, to oczywiście odpiąć cięgno i sprawdzić, czy nie zapiekają się nam kierownice zmiany geometrii, ruszając za cięgno. Jeżeli tam wszystko pracuje prawidłowo, no to trzeba sprawdzić na pracę naszego nastawnika, czy tam się z nastawnikiem nic nie dzieje. Tak to pokrótce mniej więcej wygląda. Dobra, na razie auto zgasimy, żebyśmy tutaj sobie nie kopcili, bo za chwilę się tu przewala. Chociaż jeszcze nie jestem za mocny po przejściach. Zresetować zaplanowane wartości modułu sterującego zespołu napędowego. On resetuje wszystko do zera, łącznie z DPF-em, czujnikiem różnicy ciśnień, reset olejowy i tak dalej. Czyli wszystko to, co jest programowane w sterowniku silnika dla jednostki napędowej, zostanie wyzerowane. No dobra, wyjdziemy sobie stąd. Chociaż jeszcze zobaczymy, co mam tutaj. Zresztą wartości temperatury spalin paliwowego, czujnik masowego przepływu. Ok, wtryskiwacza. A nie, to nie będziemy resetować mu. Turbosprężarki. Dobra, teraz wyszliśmy do głównego menu. Tutaj mamy wtryski diesla. Wejdziemy sobie we wtryski. I teraz sobie musimy znaleźć tutaj brykę, w której chcemy sobie zakodować wtryski. Mamy Ford. Teraz wybieramy sobie tutaj ręcznie. Zobaczymy, czy w tranzycie będzie. Silnik 2.2. Mamy podane roczniki od 2.6 do 2.12 i tu mamy ten rocznik 2.12, 2.13. Wszystkie sprężyny korekcyjne, ok. 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 Włącz zapał. Włączony. I teraz mamy, słuchajcie, tutaj wtryski pojedyncze. Cylinder pierwszy. Zobaczymy, jaki jest drugi. ...8CDGDE. Taki jest w drugim cylindrze wtryskiwacz. Nie wiem, czy tam widać dobrze, czy nie. Kurczę, bo to światło mi tutaj pod... O, widać. Mamy cylinder drugi. Tu mamy kod tego wtryskiwacza. Teraz wchodzimy sobie w cylinder trzeci. To, co pokazywałem. Teraz mamy kod 95CKDF. Teraz, żeby zaprogramować na cylindrze trzecim wtryskiwacz, wchodzimy w program. Wprowadzamy współczynniki dla cylindra trzeciego, klawiatura i wprowadzamy nowy kod. Czy chcemy z literowej, czy chcemy z cyfrowej, tu kursorem zmieniamy sobie, a OK sobie zapisujemy. Wyjdziemy sobie stąd, czyli współczynniki korekcyjne wtryskiwacza w tym Fordzie można spokojnie zrobić, bo były też pytania. Czy da się tym zaprogramować. Tu jest filtr sadzy DPF. Wchodzimy raz, dwa, trzy. Tak. Teraz wybieramy sobie ręcznie. Wchodzimy na Ford. Wybierz ręcznie. Wejdziemy sobie teraz w transita. Jest transit. Wybieramy silnik 2.2. Wybieramy sobie. I tutaj mamy to, co chcemy zrobić, jeżeli chodzi o filtr trząstek, czy chcemy go zresetować, czy chcemy go uruchomić. Tu jest regeneracja statyczna, uruchamiamy ją, OK. On w tej chwili nas ostrzega o temperaturach, pierdalamencjach, różnych rzeczach. No i tutaj, żeby zabrać, to włączyć zapon, mamy włączony, OK. Teraz uruchom silnik, musiałbym go uruchomić. Prawda? I tak ta procedura przebiega
uruchamia się nam regeneracja. Przerwiemy mu, wychodzimy z powrotem do menu, no bo nie będziemy regenerowali, tak? Czyli nie wykonałem jego poleceń po prostu, które on chciał, żeby mu zrobić. Czyli żeby świadomie potwierdzić, że chcemy zrobić tą regenerację. Tak to, słuchajcie, wygląda. Czyli już, powiedzmy, kody wtrysków możemy nadać, możemy go zregenerować sobie. Nie wiem, co on tu jeszcze miał. Akumulator można przepisać, akurat w tym samochodzie się nie przepisuje akumulatora. Przepustnica, hamulec, parkowanie. Tutaj na przykład mamy, czyli otwarcie zacisków do wymiany klocków. No i tutaj możemy sobie wybrać, jakie mamy samochody. To tylko pokażę, jakie są samochody. Chrysler, Citroen, DU, Ferrari, Fiat, Ford. Najczęściej spotykam teraz Renówki. Wejdziemy sobie, zobaczymy, czy jest Renault. Opel, Peugeot, Porsche, Renault. No i tu mamy modele samochodów i uwierzcie mi, że sprzęty z górnej półki niektóre nie mają nawet. Zaraz Wam coś pokażę. Tutaj jest, no może przybliżę. Teraz tak, tutaj Wam pokażę taką ciekawą rzecz, na przykład. Mamy Espace'a 4, Espace 4 faza 2, czyli on już jest po lifcie. I tutaj możemy sobie spokojnie wymienić klocki takim małym testerkiem za parę tam złotych, zależy ile mamy marek. Wyobraźcie sobie, że wziąłem profesjonalny diagnoskop, komputer za 30 albo ponad 30 tysięcy. Nie będę wymieniał marki, bo to nie ma sensu. Wyobraźcie sobie, że było Renault, ale nawet nie było modelu Espace 4, żeby nawet zrobić wymianę klocków. Więc nie zawsze, słuchajcie, pokażę tyle i już może zakończę na tym ten materiał. Jakie ma być przesłanie? Ja robię testy tych różnych urządzeń, żebyście sobie mogli porównać je, co mogą, czego nie mogą ewentualnie. Oczywiście nie wszystko może zdołam tutaj pokazać, ale te podstawy Wam pokazałem, że można wymienić klocki. Można zregenerować filtr DPF statycznie, jeżeli chodzi o tego RS-a 820 Pro. I ja tylko po to te filmy robię, żeby pokazać, co, jaki sprzęt może. Nie ma sprzętu do wszystkiego, bo jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie piszcie do mnie, czy on robi to, czy on robi tamto. Ja nie jestem w stanie przerobić dziesiątków samochodów, marek, modeli, bo jest tego na rynku dużo. Dowiadujcie się wszystko u przedstawicieli na Polskę, u ludzi, którzy tym handlują. Macie opisy, macie wszystko. Ja Wam pokazałem, jak ten sprzęt wygląda, co ma tutaj w tej podstawie. Myślę, że i tak dużo informacji, a resztę możecie sobie zasięgnąć w firmie AutoXCam. Także słuchajcie, to by było na tyle. Nie każdego jest stać na sprzęt za 30, powiedzmy, tysięcy czy 40 tysięcy. No i jeszcze roczne abonamenty po 3 tysiące płacić za aktualizację i w ogóle. Nie wiem, jak tu jest z aktualizacjami, ale to jest w ogóle, słuchajcie, śmieszne. Jeżeli ktoś naprawia samochody, to myślę, że taki sprzęt to jest minimum, żeby to mieć. Nie wiem, ile tam za te marki oni sobie liczą. Ja akurat tutaj tam wersję mam pełną, nie wiem, tam ze 2000 czy tam może więcej, ale przynajmniej coś możemy zrobić, nie? Także dowiadujcie się w firmie AutoXCam. Jeżeli Was zainteresowałem tym sprzętem AutoXCam 820 Pro, ja to już mówię, przerabiałem to na Evidencie i Auto 710. Tam miałem rozszerzony też do 730. Więc tutaj szata, jak gdyby to wszystko oprogramowanie jest bardzo, nawet bym powiedział, że może nawet takie same jak w Evidencie. No, także jeżeli chcecie czegoś tam więcej się dowiedzieć, coś, nie wiem, chyba że oprogramowanie, no tłumaczenia są, mogą być inne, bo to już AutoXCam robi tłumaczenia na język polski i one są tłumaczone. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, zapraszam na kolejny jakiś tam ciekawy film, coś tam się wykombinuje. Myślę, że jeżeli leciała moja muza, Wam się podobała. Pozdrawiam, do zobaczenia.